Witam Państwa serdecznie. Moje nazwisko Aleksandra Borucka. Jestem organizatorem dzisiejszego spotkania. Temat merytorycznie poprowadzi dzisiaj Krzysztof Usowicz, architekt rozwiązań SAP. Tematem dzisiejszego webinara jest SAP Fiori w gospodarce materiałowej dla systemów SAP ERP. Widzę, że są tu wśród nas osoby, które nie znają jeszcze naszej firmy, dlatego tak pokrótce chciałam przedstawić profil, czym w ogóle BCC się zajmuje. Oferta BCC obejmuje trzy obszary. Pierwszy dotyczy usług SAP i tutaj oferujemy pełen zakres usług potrzebnych do wdrożenia, utrzymania i rozwoju Państwa systemów. Drugi obszar to BCC Data Centers i tutaj zapewniamy kompleksową opiekę nad infrastrukturą IT, w tym outsourcing w naszych Data Centers oraz doradztwo informatyczne. Trzeci obszar to BCC Software Factory. Tworzymy oprogramowanie biznesowe na indywidualne zamówienie w dowolnej technologii. Oferujemy również własne rozwiązania i tutaj chciałabym wspomnieć o dwóch z nich. BioOffice to jest portal samoobsługi pracowniczej, który wspiera m.in. rozliczanie delegacji, obieg i kontrolę wniosków zakupowych. I BCC ECM to jest system zarządzania dokumentami i procesami oraz archiwum dokumentów firmowych, na przykład faktur zakupowych. BCC należy od maja 2017 roku do grupy SNP, to jest światowego lidera w zakresie projektów transformacji środowisk SAP. I dla Państwa tutaj zgromadzonych, których interesuje jakoś obszar gospodarki materiałowej, chciałam zachęcić jeszcze do zwrócenia uwagi na naszą ofertę BCC SAP Add-ons. To jest ponad 40 gotowych produktów naszych autorskich rozszerzeń standardu systemów SAP. Tworzymy je w oparciu o wieloletnie doświadczenia wdrożeniowe z pracy dla różnych klientów z Polski i zagranicy. Rozwiązania te można po zakupie dostosowywać i rozwijać w analogiczny sposób jak inne standardowe funkcjonalności SAP. I tutaj z obszaru gospodarki materiałowej chciałabym wskazać Państwu na produkt, który cieszy się szczególnym zainteresowaniem, to jest BCC Matflow, autorskie nasze rozwiązanie, które ułatwia zarządzanie danymi podstawowymi materiałów SAP. Gdyby ktoś z Państwa był zainteresowany tym rozwiązaniem, to proszę o kontakt, z chęcią przyślemy więcej informacji i link do nagrania, podczas którego prezentowaliśmy również to rozwiązanie, także bardzo zachęcam, myślę, że może to Państwa zainteresować. Z mojej strony to wszystko, teraz już przekazuję głos Krzysztofowi Usowiczowi, który opowie Państwu o Fiori dla SAP NM. Dzień dobry Państwu. Będę miał przyjemność zaprezentować temat zastosowania aplikacji SAP Fiori w systemach SAP ERP. Proszę się nie pomylić, że prezentacja dotyczy systemu S4HANA. Nie, ta prezentacja dotyczy systemu SAP ERP. Aplikacje Fiori mogą być użyte już na systemach SAP ERP, natomiast w systemach S4HANA ich rola jeszcze bardziej się rozszerza, natomiast ta prezentacja dotyczy systemów SAP ERP. Agenda dzisiejszej prezentacji, dzisiejszego webinaru jest następująca. Na początku wprowadzę Państwa w SAP Fiori. SAP Fiori to jest nie tylko technologia, jest to połączenie idei, pewnego designu i technologii. Następnie przejdę do typów aplikacji, które są dostępne w ramach SAP Fiori. Opowiem o SAP Fiori Launchpad, czyli stronie startowej, na której można uruchamiać takie aplikacje, a następnie przejdę do omówienia aplikacji dostępnych dla modułu SAP MM. Po kolei zaprezentowane zostaną aplikacje transakcyjne, aplikacje typu Fact Sheets, które współdziałają razem z wyszukiwaniem pełnotekstowym, aplikacje analityczne. Opowiem także o integracji ze środowiskiem Workflow i aplikacji ogólnego przeznaczenia My Inbox. Na końcu przedstawię podstawowe informacje na temat architektury i wymagania techniczne względem systemu SAP ERP. Przedstawię Państwu ofertę BCC i po prezentacji przejdę do systemu demonstracyjnego, na którym na żywo pokażę kilka omówionych na prezentacji aplikacji. No, tak jak powiedziałem, SAP Fiori to jest nośny temat. Jego rola będzie się
zwiększać z każdą wersją systemu SAP. SAP Fiori zostało wprowadzone w okolicach roku 2013, więc już kilka lat temu, i firma SAP wciąż inwestuje mocno w tą technologię. W systemach S4 SAP Fiori będzie już równorzędnym interfejsem użytkownika do SAP GUI. Jest to nie tylko technologia, SAP Fiori jest to połączenie trzech czynników, jest to pewien pomysł, pewna idea, i ta idea jest to po prostu pomysł na aplikację. I te aplikacje w sensie takim ideowym mają mieć następujące atrybuty. Przede wszystkim będą oparte, są oparte na rolach. Chodzi o to, że złożone aplikacje SAP GUI zostały zdekomponowane do mniejszych aplikacji, które w szczególny sposób pasują do jakiegoś danego stanowiska czy konkretnego typu pracy, która jest wykonana. Są to aplikacje responsywne, które mogą być uruchamiane na dowolnym urządzeniu, czy to laptopie, czy tablecie, czy mówimy o smartfonie, czy w zwykłym komputerze stacjonarnym, czy na jakimś panelu dotykowym na stanowisku na przykład produkcyjnym. Mają one w założeniu działać na każdym urządzeniu. Mają to być aplikacje, które będą proste, tak? I obowiązuje tutaj pewna zasada 1-1-3. Chodzi o to, że ma być jeden użytkownik, jedna jakby rola w organizacji, jeden scenariusz biznesowy i maksymalnie trzy różne ekrany. Tak więc w ten sposób realizowana jest zasada, że mają być proste. Aplikacje mają być spójne, to znaczy ich kolorystyka ma być wspólna, która jest zarządzana poprzez tak zwany motyw. Motyw jest publikowany przez SAP w systemie, dla systemu SAP ERP obowiązuje motyw SAP Blue Crystal, dla systemu S4HANA obowiązuje motyw SAP Belize. Ten motyw, zastosowanie motywów zapewnia właśnie spójność tych aplikacji. No i przede wszystkim aplikacje mają być ładne, mają przemawiać do użytkownika, i tutaj przechodzimy do tego drugiego filaru SAP Fiori, to jest design. Tak, chodzi o to, że aplikacje te są projektowane zgodnie z zasadami filozofii design thinking i user experience. Chodzi o to, żeby pewne wzorce interakcji czy takie naturalne odruchy wykorzystać do zaprojektowania maksymalnie wygodnych i naturalnych w użyciu ergonomicznych aplikacji. No i trzeci element oczywiście, coś co tak naprawdę umożliwia zarówno ideę i design, to jest oczywiście technologia, która to realizuje. W zakresie technologii SAP Fiori jest dość złożonym produktem, ponieważ angażuje kilka warstw software'owych. Mówimy tutaj zarówno o ABAP-ie, o języku programowania systemów SAP, mówimy tutaj o protokole OData w wersji drugiej, mówimy o SAP Gateway, czyli frameworku, który pozwala w ABAP pisać takie usługi. Sam frontend aplikacji SAP Fiori jest oczywiście uruchamiany w przeglądarce, a więc mamy tutaj zastosowane język HTML5, JavaScript, kaskadowe arkusze stylów i bibliotekę kontrolek SAP UI 5. Ostatecznie w całości jakby mamy tutaj zastosowany wzorzec model widok controller, który zapewnia całkowitą separację wyglądu aplikacji od jej logiki. Więc jest to dość złożony produkt w sensie technologicznym, natomiast umożliwia stworzenie właśnie takich wygodnych w użyciu mobilnych aplikacji. Krótko jeszcze o samej technologii frontendowej. SAP UI 5 jest to biblioteka kontrolek SAP-owskich i wszelkie aplikacje SAP Fiori są zbudowane
za pomocą tych kontrolek. SAP UI 5 ma wersję również darmową, Open UI 5, która zawiera pewien podzbiór tych kontrolek. Można się zapoznać z przykładowymi aplikacjami na stronie internetowej SAP UI 5 hanaondemand.com. Zachęcam osoby, które interesują się żywo technologią, do zapoznania się z tą stroną. Można uruchomić przykładowe aplikacje i zobaczyć, jak mogą wyglądać niestandardowe aplikacje stworzone w tej technologii. Przechodząc do SAP Fiori już do detali, wyróżniamy trzy typy aplikacji SAP Fiori. Mamy aplikacje transakcyjne, mamy aplikacje typu Fact Sheets i mamy aplikacje analityczne. Każdy z typów aplikacji służy do innego celu. Aplikacje transakcyjne są po to, aby wykonywać operacje, które zmieniają stan dokumentów w systemie lub prezentują jakieś informacje. Aplikacje transakcyjne działają na dowolnej bazie danych, tak, czyli nie mamy tutaj obowiązku zastosowania bazy danych SAP HANA. Natomiast jeżeli chcemy skorzystać z pełnego spektrum możliwości, czyli uruchomić również aplikacje Fact Sheets i analityczne, to musimy posiadać system SAP ERP, który pracuje na bazie danych SAP HANA. Aplikacje Fact Sheets, które służą do prezentacji kluczowych informacji dotyczących obiektu dokumentów i dokumentów powiązanych. Aplikacje Fact Sheets są ściśle związane z wyszukiwaniem pełnotekstowym, o którym opowiem. I aplikacje analityczne, które służą do wykonywania analiz, a tak naprawdę do wspierania pewnych procesów decyzyjnych. Wyświetlają one obliczone wskaźniki oraz zagregowane dane, z których wartości tych wskaźników zostały obliczone. Tak? Czyli aplikacje analityczne mają w łatwy, szybki sposób pokazać, jak działa jakiś obszar naszej firmy, tak? W sposób matematyczny, tak? Za pomocą jakiegoś wskaźnika. Oczywiście pokażę przykładowe takie aplikacje w dalszej części. Punktem startowym dla SAP Fiori jest SAP Fiori Launchpad. Jest to strona uruchamiana w przeglądarce internetowej, na której użytkownik uzyskuje dostęp do aplikacji SAP Fiori w postaci tzw. kafelków. Kafelek jest to ostatnio bardzo modne słowo. Tutaj widzą Państwo kilka kafelków właśnie z obszaru gospodarki materiałowej. Oczywiście stronę można uruchomić za pomocą adresu internetowego z odpowiednim serwerem i portem. Natomiast jeżeli jesteśmy zalogowani do SAP GUI, można również uruchomić SAP Fiori Launchpad za pomocą transakcji, która jest widoczna w prawym rogu ekranu. Jest to punkt startowy dla użytkowników. Tutaj możemy uruchamiać wybrane, przypisane do nas kafelki. Generalnie kafelek ma bardzo prostą strukturę, tak? Mamy tytuł kafelka, mamy ikonę, opis i pewną dynamiczną wartość. Tak? Ta dynamiczna wartość może prezentować na przykład liczbę pozycji do przetworzenia w ramach aplikacji. Tak jak na ekranie widać, cyfra 1 wskazuje tutaj, że istnieje jedno zamówienie, które wymaga zatwierdzenia. Oczywiście tutaj każda aplikacja może opublikować inną dynamiczną wartość, w szczególności w przypadku aplikacji analitycznych. Tutaj jest widoczny wskaźnik KPI, który oblicza aplikacja analityczna. Kafelki, które widzi użytkownik na stronie startowej SAP Fiori Launchpad, wynikają bezpośrednio z przypisanych do jego użytkownika ról utworzonych w transakcji PFCG. Natomiast te role odwołują się do takich struktur, które nazywamy katalogami, a katalogi bezpośrednio zawierają
kafelki. Użytkownik ma możliwość dodawania do swojej strony startowej wybranych kafelków, usuwania, wyszukiwania kafelków po katalogach, które są do niego poprzez role poprzepisywane. I teraz przechodząc już bezpośrednio do aplikacji, pierwszą grupą są aplikacje transakcyjne. Aplikacje transakcyjne są, tak jak powiedziałem wcześniej, to są takie aplikacje, które pozwalają wykonać jakąś operację. Dla modułu MM istnieją jakby dwa produkty SAP, to jest SAP Fiori Principal Apps for SAP ERP 1.0 i SAP Fiori 1.0 for SAP ERP. To są dwa odrębne produkty, każdy z nich zawiera jakiś zbiór aplikacji. Aby uruchomić pełne spektrum dostępnych aplikacji, należy zainstalować po prostu oba. Teraz tak, w ramach aplikacji transakcyjnych dla modułu MM w pierwszej kolejności firma SAP opublikowała aplikacje służące do zatwierdzania dokumentów w module MM. Przede wszystkim do zatwierdzania zapotrzebowań, zamówień i kontraktów. To były pierwsze aplikacje, które powstały i cieszą się one ogromnym zainteresowaniem. Działają one razem z procesem workflow i strategiami zatwierdzania. Więc jeżeli mają Państwo w swoich systemach zaimplementowane strategie zatwierdzania, czy to z workflow, czy bez workflow, no to wówczas właśnie aplikacje Fiori do zatwierdzania są pierwszymi, które są najczęściej implementowane. Ponadto w produkcie SAP Fiori 1.0 doszły aplikacje do zatwierdzania arkuszy wprowadzenia usług. Jeśli Państwo nie znają tej funkcjonalności, chodzi o potwierdzenia realizacji usług realizowane w innej transakcji, aniżeli transakcja MIGO. Tak jest specjalna, dedykowana funkcjonalność w MM do przetwarzania usług, które to usługi mogą składać się, które mogą mieć jakąś strukturę, tak? Na przykład usługa wdrożenia systemu informatycznego może być podzielona na etapy i indywidualnie każdy z etapów może być odbierany. Wówczas taki proces może być zamodelowany za pomocą arkuszy wprowadzenia usług i zamówień z pozycjami usługowymi. Mamy również do dyspozycji aplikacje do zatwierdzenia faktur, natomiast najczęściej w ramach zatwierdzenia faktur BCC oferuje bardziej złożone rozwiązania klasy workflow, które mogą być również wzbogacone o niestandardowe aplikacje Fiori do zatwierdzania. To są aplikacje z pierwszej grupy, tak? Czyli służące do akceptacji. Oczywiście działają one, tak jak powiedziałem, na wszelkich urządzeniach, więc akceptacja na smartfonach poprzez kadry zarządzające to jest taki przypadek użycia najbardziej powszechny. W zakresie aplikacji takich informacyjnych mamy do dyspozycji aplikację do śledzenia zamówienia, która pokazuje jakby co się dzieje z zamówieniem, tak? Czy zostało ono już odebrane, czy zostało zafakturowane, czy jest opóźnione. Tutaj możemy skorzystać z aplikacji Track Purchase Order. Możemy również skorzystać z aplikacji do przetwarzania zapotrzebowań na zamówienia i do aplikacji Moje pozycje dokumentów zaopatrzenia. To jest po prostu pewien raport, który pozwala w sposób sumaryczny wyświetlić przypisane czy utworzone przez nas dokumenty zaopatrzenia. Obecnie na ekranie widzą Państwo przykładową właśnie aplikację zatwierdzanie zamówień. Tak jak wcześniej powiedziałem, aplikacje mają
być proste, więc składają się one maksymalnie z trzech ekranów i aplikacja, którą Państwo tutaj widzą, również spełnia te kryteria. To jest generalnie wzorzec projektowy Master Detail, który jest bardzo powszechny w aplikacjach SAP Fiori. Ten wzorzec składa się z dwóch części. Po lewej stronie są pozycje, które należy przejrzeć, natomiast po prawej są prezentowane detale, tak? Czyli to są dwa ekrany i jeżeli dokument oczywiście jest wielopozycyjny, co jest częste w systemach SAP, można jeszcze kliknąć w pozycję i wyświetlić szczegóły pozycji, więc to jest wtedy, mówimy o trzecim ekranie. Więc jeden użytkownik, w tym przypadku na przykład menadżer, który zatwierdza zamówienia, jeden scenariusz, zatwierdzanie zamówień i trzy ekrany, które prezentują informacje. To jest przykład zastosowania właśnie tej zasady 1.1.3. Innym przykładem aplikacji transakcyjnej jest właśnie śledzenie zamówienia. Proszę zauważyć, że ona tak samo jak aplikacja do zatwierdzania jest zbudowana na bazie wzorca Master Detail. Po lewej są pozycje, po prawej są szczegóły. Więc ten wzorzec projektowy jest w aplikacjach Fiori powszechny i jest używany nie tylko oczywiście w module MM, tylko we wszystkich pozostałych modułach również. To są podstawowe informacje dotyczące aplikacji transakcyjnych, natomiast teraz przejdę do aplikacji typu Fact Sheets. Jednakże zanim dojdę do samych Fact Sheets, muszę opowiedzieć Państwu o wyszukiwaniu pełnotekstowym, ponieważ aplikacje typu Fact Sheets mają właśnie zastosowanie w kontekście wyszukiwania. A więc aplikacja SAP Fiori Launchpad, punkt startowy dla użytkowników, zawiera w górnej części pasek wyszukiwania. Jest to pole, w które wyszukiwania pełnotekstowego, w którym możemy wpisać ciąg znaków, który ma być wyszukany. Czyli jest to takie wyszukiwanie, które znamy wszyscy bardzo dobrze z internetu, z przeglądarek internetowych takich jak Google. Tutaj idea jest analogiczna, tak? Wpisujemy ciąg znaków, który nas interesuje, natomiast nie zastanawiamy się nad tym, w jakich polach na przykład mamy szukać tego ciągu znaków. Po prostu wpisujemy to, co nas interesuje w pole, klikamy lupę i za pomocą takich silników wyszukiwania aplikacja zwraca nam wyniki. Aby to było możliwe, musimy posiadać bazę danych SAP HANA, bo na bazie SAP HANA właśnie działają te silniki wyszukiwania. I teraz przechodząc do aplikacji typu Fact Sheet. Po wyszukaniu system prezentuje listę dokumentów. Lista dokumentów to mogą być, tak jak na ekranie, to mogą być na przykład tylko zamówienia, ale to mogą być też różnego typu dokumenty. To mogą być zamówienia, kontrakty, jakieś inforekordy. Klikając w link na liście wyszukiwania, uruchamiamy właśnie aplikację typu Fact Sheet. No, i mamy do dyspozycji następujące aplikacje. W module MM mamy zapotrzebowanie, zamówienie, kontrakt, arkusz wprowadzenia usługi, faktury dostawcy, materiał dostawcę, dokument przyjęcia, dokument wydania, dostawę przychodzącą. Więc widzimy, że mamy tutaj zarówno dokumenty, jak i kluczowe dane podstawowe. Aplikacje typu Fact Sheets są dostępne w produkcie SAP Fiori 1.0 for SAP ERP. I jakby ideą aplikacji typu Fact Sheet jest to, by zaprezentować ogląd dotyczący dokumentu, ogólne informacje dotyczące dokumentu. Tutaj taki jakby wgląd 360 stopni w dokument, tak? Czyli kluczowe informacje o nim, a także kluczowe informacje o dokumentach z nim powiązanych. Czyli na przykład, jeżeli wyświetlimy dostawcę, to zobaczymy na przykład ostatnie złożone do niego
zamówienia. I teraz na ekranie widzimy przykładowy właśnie fact sheet, to jest zamówienie. Aplikacje typu fact sheet mają bardzo prostą strukturę, one zbudowane są z takich po prostu prostokątów. Każdy prostokąt zawiera jakiś typ powiązanych informacji. Tak, po lewej stronie widzimy oczywiście kluczowe informacje pochodzące z nagłówka zamówienia, takie jak dostawca, jaki to jest rodzaj dokumentu, w jakiej spółce został on zarejestrowany, odpowiedzialnego kupca. Natomiast w pozostałych ramkach widzimy właśnie na przykład przyjęcie, ostatnie fakturę, pozycję i całkowitą wartość zamówienia widzimy w górnym prawym rogu. Wszystkie aplikacje typu fact sheet mają taką samą strukturę, wyglądają analogicznie i działają w analogiczny sposób. I tak jak powiedziałem, zastosowanie mają w kontekście wyszukiwania pełnotekstowego na bazie danych SAP HANA. Jakby bez tego wyszukiwania zastosowania aplikacji typu fact sheet nie ma sensu, tak? Więc mówimy tutaj o wyświetleniu wyniku wyszukiwania. To był drugi typ aplikacji, fact sheet. Przejdę teraz do aplikacji analitycznych. Więc aplikacje analityczne generalnie dzielimy na dwa typy. Mamy w SAP, w systemach SAP w ogóle. Mamy aplikacje analityczne, które są, można powiedzieć, standalone, samodzielne i są takie, które są generycznymi aplikacjami drill down. W niniejszej prezentacji mówimy o tych generycznych aplikacjach drill down. Są to aplikacje, które tak naprawdę się konfiguruje. Więc bazą dla takiej aplikacji analitycznej jest zawsze wgląd bazy danych SAP HANA. Więc mając konkretny wgląd w SAP HANA, możemy zawsze stworzyć swój własny, indywidualny kafelek. Natomiast oczywiście firma SAP dostarcza wglądy, które w kontekście procesów MM mają wesprzeć kupców w zakupach takich, można powiedzieć, strategicznych. Tak? Szczególny nacisk jest położony na zastosowanie kontraktów. I tutaj na przykład kafelek, który jest zaprezentowany na środku ekranu, zawiera obliczony KPI 27,11. To jest procent, tak? To jest procent. Wyświetlony jest na zielono. Mamy tutaj kafelek off contract spend, który prezentuje wielkość, wartość, może tak, procent wartości zakupów, które zostały zrealizowane bez referencji do kontraktu. Tak, chodzi o to, że w domyśle, że zakup, który jest zrealizowany bez kontraktu, najpewniej jest mniej korzystny niż ten, który jest zrealizowany w referencji do kontraktu, ponieważ kontrakt jest uzgodniony, ma uzgodnione warunki cenowe na długi okres, więc najpewniej zakupy kontraktowe są bardziej korzystne. Dlatego ten wskaźnik, im ma niższą wartość, tym będzie jak gdyby dla firmy lepszy, dlatego dążymy do tego, żeby go minimalizować. Poziom 27,11 jest ustawiony w tym przykładzie jako poziom korzystny, dlatego jest on wyświetlony na zielono. Gdyby ten poziom był wyższy odpowiednio, wówczas kolor obliczonego KPI-a zmieniłby się na czerwony. Tak? Jeżeli po prostu robilibyśmy zakupy bez kontraktów w dużej ilości, wówczas ten wskaźnik rósłby i to by znaczyło, że być może tracimy jakieś korzyści, które wynikają z zastosowania kontraktów. Aplikacje analityczne, ponieważ są one zbudowane bezpośrednio w oparciu o wglądy bazy danych SAP HANA, wymagają takiego komponentu, który się nazywa SAP Web Dispatcher. Wówczas strona
SAP Fiori Launchpad niejako bezpośrednio loguje nas do bazy danych SAP HANA. Tutaj ma zastosowanie również mechanizm SSO, więc niejako korzystając z aplikacji analitycznej nie logujemy się do systemu SAP ABAP, tylko logujemy się do bazy danych SAP HANA. Natomiast robi to za nas SAP Fiori Launchpad jak gdyby automatycznie. I aplikacje analityczne przychodzą, są dostępne w ramach produktu, który się nazywa SAP Smart Business for ERP 1.0. SAP Smart Business jest dodatkowym komponentem, który jest instalowany zarówno do systemu SAP ERP, jak i do samej bazy SAP HANA. Tak, w ramach instalacji na systemie ERP oczywiście są instalowane biblioteki, które służą do tworzenia kafelków i KPI-ów, natomiast do bazy danych są instalowane wglądy, które są źródłami danych dla tychże kafelków analitycznych. Natomiast gdyby tylko aplikacja analityczna pokazała obliczony jeden KPI, to zastosowanie takiej aplikacji nie byłoby aż tak korzystne. Aplikacje analityczne zawierają możliwość wykonania drill down do danych, z których wskaźnik został obliczony. I tutaj dla przykładu, jeżeli klikniemy w ten kafelek prezentujący właśnie wskaźnik 2711, zobaczymy dane, z których on, zobaczymy jakby dezagregację tego wskaźnika w kontekście pewnych wymiarów. I tutaj widzimy, że mamy jednego dostawcę, który nazywa się KU Demo Vendor i mamy jakieś zakupy realizowane na przestrzeni roku, w styczniu, w marcu, w maju. Widzimy, że w pierwszej połowie roku wartość wskaźnika wynosiła 100%, tak? Czyli kontrakty najprawdopodobniej zostały uruchomione w sierpniu, ponieważ w sierpniu wartość wskaźnika wynosi 20,79. Tak więc oznacza to, że w sierpniu jakby wartość zakupów, tylko 20% tej wartości tych zakupów była zrealizowana już bez kontraktu. A więc najprawdopodobniej zwiększył się również wolumen zakupów, skoro główny wskaźnik wynosi 27%. Tak, czyli zakupy w styczniu, marcu i maju najprawdopodobniej były zakupami o małej wartości. Tutaj wówczas wskaźnik był 100%, natomiast duża wartość pojawiła się w sierpniu i wskaźnik odpowiednio zmalał. Więc tutaj uzyskujemy pewien wgląd, który możemy poddać interpretacji i wyciągnąć z tego jakieś wnioski dla biznesu. Aplikacje analityczne, tak jak powiedziałem, tworzy się za pomocą pewnego frameworku. Ten framework nazywa się KPI Framework. W nim definiuje się właśnie KPI, definiuje się ewaluacje, drill down, widoki, które podczas tego drill down chcemy uzyskać. Tak, bardzo ważne jest podkreślenie tego, że każdy kafelek w swojej konfiguracji odwołuje się bezpośrednio do wglądu, który jest zainstalowany na bazie danych SAP HANA. Tak, czyli nie logujemy się do systemu jakby SAP ERP, tylko korzystamy bezpośrednio z danych z bazy. A poza tymi dedykowanymi aplikacjami modułowymi, które skrótowo Państwu zaprezentowałem, mamy również do dyspozycji aplikację My Inbox, która to aplikacja oferuje pełną integrację ze środowiskiem SAP Business Workflow i może ona działać z dowolnymi procesami workflow.
Tak, czyli na przykład te aplikacje, które wcześniej zaprezentowałem, zatwierdzanie zamówień, one są dedykowane, tak? To są dedykowane aplikacje modułowe, tak? I za pomocą tej aplikacji, na przykład Approve Purchase Orders, możemy zatwierdzać tylko zamówienia. Natomiast za pomocą aplikacji My Inbox możemy zatwierdzać zarówno obiekty standardowe, na przykład zamówienia też, natomiast możemy zaprojektować zastosowanie tej aplikacji z niestandardowymi procesami workflow i z niestandardowymi zadaniami decyzyjnymi. Więc jeżeli mają Państwo na przykład zaimplementowany jakiś niestandardowy workflow, na przykład do akceptacji delegacji, czy do akceptacji faktur, to wówczas aplikację My Inbox można zastosować jak gdyby out of the box, z niewielkimi dostosowaniami, z takimi niestandardowymi procesami. W systemie S4HANA aplikacja My Inbox została jeszcze bardziej rozbudowana i tak naprawdę zastępuje ona dedykowane aplikacje modułowe. Więc to jest kierunek, w którym jakby integracja ze środowiskiem Workflow i Fiori podąża. Krótko o architekturze, więc podstawą oczywiście dla SAP Fiori są dane, które są w systemie SAP ERP. Te dane oczywiście są przetwarzane w języku programowania ABAP, to jest warstwa Business Application. Następnie tworzona jest usługa właśnie OData, która te dane pobiera i przetwarza i wystawia na świat zewnętrzny dane w formacie OData. Natomiast po stronie przeglądarki mamy bibliotekę właśnie SAP UI 5 i HTML5, JavaScript i tak dalej. Natomiast źródła dla tych aplikacji są ładowane z serwera ABAP. Tak? Czyli zarówno dane, jak i źródła pochodzą z serwera ABAP, natomiast frontend uruchamiany jest w przeglądarce, a backend, czyli pobranie danych, uruchamiany jest w ABAP-ie po stronie systemu ERP. To tak skrótowo. Oczywiście to dotyczy ten slajd dotyczy przede wszystkim aplikacji transakcyjnych. Aplikacje typu Factsheet i aplikacje analityczne mają troszeczkę inną tą architekturę. Pełny pejzaż jest dość skomplikowany, dlatego tutaj już go nie będę prezentował. No i najważniejsze wymagania techniczne, co jest potrzebne, aby uruchomić SAP Fiori w module ME. Więc pełen zakres aplikacji możemy uruchomić, mając do dyspozycji system ECC 6.0, EHP 7 lub wyższy, który działa na bazie danych SAP HANA. Jeżeli mamy taki system, to wówczas możemy skorzystać z pełnego portfolio aplikacji SAP Fiori, który zaprezentowałem podczas dzisiejszego webinara. Jeżeli mamy wersję niższą, tak, na przykład wersję z serwerem ABAP 7.3.1, również zastosowanie Fiori jest możliwe, natomiast tutaj pojawią się już pewne ograniczenia, być może trzeba będzie coś dodatkowo zainstalować. Od wersji 7.4 każdy system SAP posiada 7.4 w sensie serwera, tak, posiada wbudowany moduł SAP Gateway, który właśnie jest fundamentem dla aplikacji SAP Fiori po stronie backendu. Do systemu musimy oczywiście też doinstalować komponenty frontend, są to źródła właśnie aplikacji SAP UI 5, komponenty backend, to są implementacje usług. Wynikają one bezpośrednio z aplikacji, które chcemy zainstalować, więc instalacja SAP Fiori zawsze wiąże się z pracami po stronie Basis, gdzie po prostu trzeba doinstalować szereg komponentów. No i tak jak powiedziałem wcześniej, SAP HANA jako baza jest wymagana dla aplikacji typu Factsheets i dla aplikacji analitycznych. W przypadku aplikacji analitycznych musimy również zainstalować dodatkowe komponenty do samej bazy danych SAP HANA.
czyli nie tylko do serwera ABAP, ale również do bazy. W przypadku aplikacji analitycznych konieczne jest też zastosowanie Web Dispatchera, aby mógł on przekierowywać zapytanie do silnika XS, który jest silnikiem HTTP w bazie SAP HANA, a nie do serwera ABAP. Oczywiście musimy udostępnić odpowiedni adres do aplikacji czy do SAP Fiori Launchpad albo publicznie, albo poprzez sieć VPN. Najlepiej jest to zrealizować właśnie poprzez SAP Web Dispatcher, który zapewnia nam warstwę ochronną pomiędzy światem zewnętrznym a serwerem. Więc tak to wygląda w sensie technologicznym. Więc jeśli Państwo mają system ECC6.0 EHAP 7.8 na bazie danych SAP HANA, to jest to doskonała baza, żeby uruchomić pełne portfolio. Jeśli mają Państwo system EHAP 7 na zwykłej bazie danych, to również można zastosować aplikacje transakcyjne do zatwierdzania na przykład zamówień czy zapotrzebowań bez problemu. Jeżeli mają Państwo jeszcze troszeczkę niższą wersję, to wówczas należy się przyjrzeć, czy instalacja w ogóle jest możliwa. To tyle, jeśli chodzi o wymagania techniczne i jakby na koniec tej części tutaj prezentacyjnej. Aplikacje SAP Fiori są zebrane w postaci tak zwanej biblioteki, która jest dostępna publicznie pod adresem fioriappslibrary.hana.ondemand.com. I tutaj proszę zwrócić szczególną uwagę, że są one podzielone, aplikacje SAP Fiori po lewej stronie są podzielone na trzy typy. Mamy All Apps for SAP S4HANA, Fiori Apps for SAP S4HANA i Fiori Apps for SAP Business Suite. W przypadku systemów S4HANA aplikacje są podzielone na aplikacje typu Fiori i nie Fiori, ponieważ część aplikacji w systemie S4HANA są to aplikacje wystawione jako kafelki, ale są to aplikacje, które bazują na GUI i na języku programowania ABAP pod spodem i nie są, że tak powiem, pełnoprawnymi aplikacjami Fiori i osobno są pełnoprawne aplikacje Fiori. Natomiast w przypadku systemu ERP w tej bibliotece, właśnie w tym oznaczonym miejscu Fiori Apps for SAP Business Suite, tam znajdą Państwo tylko i wyłącznie aplikacje Fiori, które są dedykowane dla systemu SAP ERP, czyli jeszcze nie S4HANA, tylko dla systemu SAP ERP, który wciąż jest w powszechnym oczywiście użytku. Zachęcam do zapoznania się z tą biblioteką. Jest mnóstwo aplikacji również w innych modułach, nie tylko w MM, ale bardzo ciekawe aplikacje są w PP, takie na przykład jak potwierdzanie produkcji, czy monitorowanie wymagań, które pochodzą z planowania MRP. Ciekawe aplikacje są również SD, na przykład rejestracja zlecenia sprzedaży może być bardzo pomocna na przykład dla służb, które pracują w terenie, więc zachęcam do zapoznania się nie tylko z aplikacjami MM, ale również aplikacjami innych modułów, ponieważ jeśli Państwo podejmą Państwo wysiłek zainstalowania jakby wszystkich komponentów wymaganych do uruchomienia SAP Fiori, czyli tych dodatkowych bibliotek, gatewaya, Web Dispatchera i tak dalej, to wówczas mają Państwo do dyspozycji pełne spektrum. Więc tutaj w MM jest kilka szczególnie ciekawych zastosowań takich jak zatwierdzenie zamówień czy w procesach workflow, ale w innych obszarach również jest oferta bardzo, bardzo ciekawa. Na koniec w kontekście usług BCC, które oferujemy, mamy tutaj usługi tego typu, oczywiście zaczynając od tych najbardziej kompleksowych, to jest upgrade systemu do najnowszej wersji ECC6.0 EHP 8 i migracja na bazę danych SAP HANA. Oczywiście migracja na system S4HANA również, natomiast tego typu jakby migracja jest troszkę bardziej skomplikowana. Instalacja wszelkich dodatkowych komponentów, tak, które aplikacje Fiori wymagają, zarówno komponentów do serwera ABAP, jak i do samej bazy danych SAP HANA,
konfiguracja SAP Web Dispatchera, konfiguracja tej strony startowej SAP Fiori Launchpad, uruchomienie, konfiguracja wybranych aplikacji SAP Fiori, utworzenie wymaganych katalogów, ról użytkownika, przeprowadzenie szkoleń zarówno dla użytkowników końcowych i administratorów, przygotowanie dokumentacji, implementacja rozszerzeń do standardowych aplikacji SAP Fiori, a także implementacja dedykowanych aplikacji, czyli stworzenie zupełnie niestandardowych, tak zwanych zetowych usług OData i źródeł właśnie dla aplikacji mobilnych stworzonych za pomocą biblioteki kontrolek SAP UI 5. A więc zapraszamy do kontaktu, jesteśmy do Państwa dyspozycji. W tym zakresie chętnie dostarczymy dodatkowe informacje. Natomiast teraz przejdę do krótkiego demo na naszym systemie demonstracyjnym. Zaprezentuję Państwu kilka aplikacji w module MM, o których wcześniej opowiedziałem. Więc powinni widzieć Państwo teraz moją stronę startową SAP Fiori Launchpad. Oczywiście ona tutaj została celowo okrojona do tylko kilku kafelków, które zamierzam Państwu zaprezentować. Więc widzą tutaj Państwo te elementy, o których opowiedziałem podczas prezentacji. Więc pierwszy zbiór to są aplikacje transakcyjne do zatwierdzania. Jak widzimy, mamy do dyspozycji zatwierdzanie zapotrzebowań, zatwierdzanie zamówień, zatwierdzanie kontraktów. To są dedykowane aplikacje transakcyjne do zatwierdzania. Widzimy, że mamy dwa zamówienia do zatwierdzenia w aplikacji Approve Purchase Orders. Możemy kliknąć taki kafelek. Widzimy, że mamy dwie aplikacje. Dwa zamówienia, które wymagają akceptacji. Tak, widzimy tą zasadę 1-1-3, tak? Po lewej jest pierwszy ekran, po prawej jest drugi ekran i tu w detalach mamy trzeci ekran. Tak, jest to tak, w ten sposób jest realizowana ta zasada 1-1-3. I tak naprawdę krótkie zadanie do wykonania. Chodzi o zatwierdzenie zamówienia, więc w tej aplikacji nie ma nic więcej. Są te informacje, które mogą być przydatne do podjęcia tej decyzji i nic więcej tak naprawdę. I właśnie to jest sedno aplikacji SAP Fiori. Jeżeli jak Państwo chcieliby na przykład wyprowadzić tutaj na ekran dodatkowe pole, standardowe zamówienia bądź niestandardowe, jest to możliwe nawet w trybie rozszerzenia. A więc po prostu wybieramy, jeżeli chcemy podjąć decyzję, klikamy Approve. Dla decyzji możemy napisać jakiś tekst i potwierdzić. Wówczas zostanie podjęta decyzja i tamto zamówienie już zostało przetworzone, zniknęło z naszej listy roboczej po lewej stronie. Widzimy, że kafelek się odświeżył, zostało jedno zamówienie do zatwierdzenia. W kontekście integracji z Workflow po lewej stronie jest transakcja My Inbox. Tutaj mamy również kilka dokumentów do zatwierdzenia i tutaj możemy zobaczyć, że mamy również do zatwierdzenia nietypowe dokumenty, niestandardowe, takie jak na przykład jakiś wniosek urlopowy. Natomiast decyzja z poziomu aplikacji My Inbox przekierowywuje nas do transakcji za pomocą przycisku Open Task. Jeśli chodzi o transakcje, które pozwalają wyświetlić jakieś kluczowe informacje dotyczące na przykład zamówień, to mamy tutaj do dyspozycji aplikację Track Purchase Order, w której możemy wyświetlić dokumenty, które wymagają naszej atencji, naszej uwagi. Jeżeli włączymy sobie filtr, że na przykład chcemy zobaczyć dokumenty z ostatnich 7 dni, ale tylko takie, które mają jakiś alert, czyli wymagają naszej uwagi, to wówczas lista jest odpowiednio przefiltrowana i tutaj widzimy, że w tym zamówieniu mamy już opóźnioną dostawę. Ta aplikacja
oczywiście pozwala wejść w detale tego dokumentu. Natomiast proszę zauważyć, że aplikacja jest prosta. Chodzi tutaj, w tej aplikacji chodzi tylko o to, żeby zaprezentować kluczowe informacje o zamówieniu, które mogą wymagać właśnie naszej jakiejś manualnej interwencji. Teraz możemy oczywiście skontaktować się z odpowiednim kupcem. Dlaczego tutaj mamy opóźnienie? Oczywiście widzimy, że dokument jest jeszcze w zatwierdzaniu, więc najprawdopodobniej to jest powód tego, że dostawa jest opóźniona. Kolejną aplikacją, przegląd moich pozycji dokumentów zaopatrzenia, jest kafelek, który pokazuje, że istnieje 91 dokumentów. To jest po prostu lista, która prezentuje pewne podsumowanie. Tak? Na pierwszym ekranie widzimy podsumowanie per dostawca. Jeżeli sobie klikniemy odpowiedni wybór, zakłada nam się automatycznie filtr i widzimy zamówienia do tego dostawcy, czy umowy terminarzowe w tym przypadku. Więc to jest aplikacja taka przeglądowa, która prezentuje kluczowe informacje tak naprawdę o liczbie dokumentów zaopatrzenia. No i przechodząc do aplikacji analitycznych, mamy tutaj dwa kafelki analityczne. Jeden to jest zaprezentowany na prezentacji kafelek, który prezentuje procent zakupów bez kontraktu. Widzimy, że obecnie wartość tego wskaźnika wynosi 28%. Jeżeli klikniemy do środka, zobaczymy rozbicie. Tutaj mamy wgląd, który prezentuje wartość tego wskaźnika w podziale poprzez miesiące i dostawców, więc widzimy, że generalnie większość zakupów jest bez kontraktu, bo to jest 100%, natomiast tutaj mamy w sierpniu bez kontraktu tylko 20%, natomiast ponieważ ten wskaźnik ma taką wartość, to najpewniej tutaj został stworzony zamówienie o znacznej wartości w porównaniu do tych pozostałych danych. Przechodząc do drugiego kafelka, tutaj mamy wartość otwartych zamówień 277 tysięcy złotych. Ten wskaźnik pokolorowany jest na czerwono, ponieważ w systemie ustawiony jest limit 100 tysięcy jako krytyczny. Mamy tutaj taką sytuację, że mamy na kolejne 6 miesięcy nieprzyjęte zamówienia opiewające na wartość 277 tysięcy. Jak klikniemy, możemy oczywiście zobaczyć dystrybucję tej wartości, tak? Jak ona się rozkłada. I tak jak powiedziałem, aplikacje analityczne, które pokazują te wskaźniki, są aplikacjami, które się konfiguruje. Więc mamy do dyspozycji właśnie KPI Framework, w którym możemy wyświetlić konfigurację takiego kafelka analitycznego, na przykład Open Purchase Orders. Widzimy konfigurację, mamy jedną ewaluację dla tego wskaźnika. Ewaluacja to jest nic innego jak zadanie pewnych parametrów startowych dla wglądu w bazie danych HANA. Na przykład mamy tutaj parametry wejściowe, że kafelek ma obliczać wartość w złotówkach. Analizujemy 180 dni do przodu, wykluczamy pozycje, które zostały już dostarczone i interesuje nas konkretny dział zaopatrzenia. Tak? W kontekście ewaluacji widzimy, że jest jeden kafelek skonfigurowany i jeden wgląd, który prezentuje wykres. Tak więc widać po tych kafelkach KPI Framework, że aplikacje analityczne, mając do dyspozycji odpowiednie źródło danych, czyli wgląd w bazie HANA, możemy taki kafelek
w łatwy sposób stworzyć w ramach KPI framework. Z mojej strony to jest wszystko. Dziękuję Państwu za wysłuchanie i zapraszam do współpracy. Ja również dziękuję. Gdybyście mieli Państwo jeszcze jakieś pytania, bądź chcieli poznać jakąś część naszej oferty bardziej w większych szczegółach, to zachęcam do kontaktu. I na dzisiaj to wszystko. Dziękujemy bardzo.